kurwa, przecież ty wreszcie pomyliłeś kiedyś, bo chłopie, kurwa, przestań się tak zachowywać, stary. Kurwa, nie robisz wszystkiego idealnie. No nie, nie robię właśnie, tylko że ja nie mam z tym problemu. Ty, chłopie, zachowujesz jak małe dziecko. Przypomina ci, ile razy ty pomyliłeś składanie wyniku? No i chuj z tego, że się mylę, kurwa. Pierdolę, chłopie, ogarnij się. Ty się, kurwa, ogarnij. Też, kurwa, nie mów, to sobie strącę, kurwa, raz tego. Chcesz mi wypierdolić? To jesteś żenujący taki Radek, że kurwa, no stary, każdemu się może zdarzyć pomylić, chłopie, nie musisz o kary kręcić. Brawo. Ktoś jeszcze będzie lepiej wyglądał, to się nie będzie kiedy. Gdzie masz takie koło? Panowie, jaki wynik? 2-0? 1-0, sorry. 1-0. Dla niego? Tak. Dla ciebie, dobra, dobra. To jedyny twój set, Maksiu? W sensie z drugiego,
będzie, kto wyszedł z pierwszego miejsca, czyli najlepszy bilans. Pierwszy 16, drugi 15 i tak dalej. Nie raz zdarzało, nie? Ale tak. Moje reakcje nie były w ten sposób. Chociaż on twierdzi, że mi się to nie zdarza. I witam się z Państwem wszystkich ponownie. Przed nami mecz na kocie centralnym pomiędzy Jakubem Jaskulskim oraz Jakub Jaskulski i Tomasz Żurek, 35-latek z Wrocławia. Jest to ich debiut na tym, na naszym cyklu turniejów, panowie. Pierwszy raz grają. Tak więc Jakub Jaskulski na prowadzeniu wygrywa 2-1. Gra on rakietą Babolat Pure Strike. Aut teraz wskazuje tam Tomek. Całkiem możliwe. I pewny teraz mecz bomba i na prowadzeniu Kuba, czyli młodszy zawodników, Tomasz Żurek, 35-latek z Wrocławia. Kuba zdecydowanie młodszy, po 20 lat, pochodzi on z Wrześni. Ależ ładny teraz ten volej, no perfekcyjny na razie ten gen serwisowy od Kuby. Zobaczymy na powtórce, jak ten volej pięknie pofrunął. Panowie już grają, ale ten volej jest warty ogonięcia. Niesamowity volej na prowadzeniu. Jakub. No teraz wyrzuca na Kuba, ale nie ma się czym martwić, bo ten return był bardzo dobry.
wszedł dobrze tym forehandem pod piłkę Kuba i mamy decydujący punkt, proszę Państwa, po 40. I wybrał na backhand serwis. Kuba, niesamowicie ważny punkt. No, chyba minimalny out, chociaż tam nie wiem, czy ta piłka nie musła. Drugi serwis. Dużo wolniejszy, panowie, zdają sobie sprawę z powagi tej piłki. Znowu do siatki ciągnie Kubę. Próba lobu. I wyrzuca tym smeczem na out. Mamy przełamanie powrotne 2-2. Tomasz Żurek wraca do tego spotkania. Bardzo szybko. I remis w pierwszym secie. Bardzo ładny teraz ten jednoręczny backhand, taki oldschoolowy. Zobaczmy na powtórce. Palce lizać, takie backhandy mogłem oglądać nawet w nocy. Dropshot od Tomka i odpowiedział tym samym Kuba, tylko że on to zrobił z taką pasją. Dodał takiej właśnie pasji do tego dropshotu i dlatego wygrał ten punkt. Oj, piękny return. Wraca teraz Kuba. Świetny na razie game z jego strony. Trzy winery. Taki tenis się chce oglądać, a wiatr tutaj wzmaga się na kortach hotelu game. Mocno wieje. I ta piłka weszła w kort, zdaje się. Zobaczmy na powtórce, tak. Ależ piękny gem teraz w wykonaniu Jakuba Jaskulskiego. Cztery winery w jednym gemie. Niesamowicie. Zobaczmy, tak, oczywiście piłka w korcie. 3-2 prowadzi Jakub Jaskulski. Wspieramy naszych sportowców. Polskie Zakłady Bukmacherskie PZBuk. Do spotkania. Teraz Jakub Jaskulski serwuje po zwycięstwo w pierwszym secie. Na razie ładnie operuje on zagraniami, głównie z backhandu. No i nie obronię teraz tego smecza, no. Pewno też taka pewność siebie przy siatce Kuby imponuje, ale to dopiero 5 gemów za nami, więc nie wyciągajmy pochopnych wniosków, bo wiele się może jeszcze w tym meczu wydarzyć.
Znowu dropshot udany. Trafia w linię Tomasz Żurek. Och, i nie dosięgnął tej piłki. Kuba, śmieszna sytuacja. Zobaczmy na powtórce. Czemu się tam po tym ogrodzeniu się chyba chciał spiąć? Kuba, no jest giętki, więc mógł to zrobić i nie trafił w piłkę niestety. Zawodnik ubrany na biało-czarno. I znowu zejście do siatki, pominięcia, no i wypruszył tą piłkę na aut. Tomek. Teraz coś tam do siebie mam Mrota pod nosem, bo musi przekazać cenne wskazówki, co musi poprawić. Bardzo ładny serwis na zewnątrz. Ej, to może jakieś Radek, może zrobię jakieś wywiady podczas meczu, czy nie? Rob. Weź od lewej strony na kierunku. Gdzie jest zielony ten? Zielony. Bartek, dodawaj na wywiad. Po zwycięstwie musisz, obowiązek. Czemu włączysz nas? Witam Państwa, a ze mną już tutaj przychodzi Bartosz Bartosiński, który rozegrał na pewno ciężkie spotkanie z Wiktorem Nogawką. Opowiedz nam, Bartek, o przebiegu meczu i o wyniku. To był bardzo ciężki mecz. Dość, to ciekawe, bardzo podobny do tego meczu w Poznaniu. Normalnie czułem się, jakbym grał powtórkę z Poznania. Bo dość podobny styl miał kolega, do Tomka Kiełbowicza z Poznania. Było bardzo ciężko. Obroniłem piłkę setową, gdzie wymiana była 30 lub 40 odbić. Normalnie dostaliśmy twarde nogi po tej wymianie, ale na szczęście udało się ją wygrać. Myślę, że to było, że to mogła być decydująca piłka o przebiegu całego spotkania. Nie znam, czyli w pierwszym secie obroniłeś piłkę meczową, piłkę setową, zgadzałeś w pierwszym secie, tak? Tak, obroniłem. Było 3-2 dla kolegi i była złota piłka i było z 30-40 naprawdę odbić, ale na szczęście udało się to wytrzymać. Dzięki temu myślę, że to była ta najważniejsza piłka w całym meczu. Jest to bardzo ciekawe właśnie, bo Wiktor Nogawka jest znany z tego, że bardzo dobrze gra do momentu, kiedy wypracuje sobie piłkę setową. Wiele razy na turniejach miał piłki setowe i nie udało mu się ich wykorzystać, więc tym razem był podobny stan nerwowy, ale na pewno ty też dobrze zagrałeś. A w drugim secie jak się drugi set potoczył? Drugi set do dwóch pierwszych gemów szło bardzo wyrównanie, ale potem tak jakby kolega opuścił chyba trochę siły, zaczął więcej się mylić. I udało się wygrać 4-1, także w drugim secie było troszeczkę łatwiej. No i czyli wygrałeś z Wiktorem Nogawką, czyli zbudowałeś dobrą formę w Holandii teraz. Nie próżnowałeś tak podczas pobytu za granicą? Tak. Teraz mi się wydaje, że lepiej się przygotowałem do tego turnieju niż tą formę, co miałem w Poznaniu. Trochę potrenowałem, także liczę, że się uda wyjść z tej grupy. Ale z tego co widziałem, mam ciężkich rywali w grupie, to będzie ciężka grupa. No tak, no to jest jedna chyba z lepszych grup, także na pewno dużo emocji będzie w niej, no ale fajnie, że udało się wygrać z Wiktorem, bo na pewno jestem groźnym rywalem. No i tyle, Bartek, dzięki za wywiad, życzę Ci powodzenia w dalszych losach, może chcesz kogoś pozdrowić jeszcze w tym pierwszym wywiadzie. Chciałbym pozdrowić wszystkich kumpli z Złotowa, z mojego rodzinnego miasta. Pozdrawiam Was, dzięki, że oglądacie. Pozdrawiam wszystkich ze Złotowa. A z Państwem się żegnamy i wracamy już do meczu Jaskulski Żurek, bo panowie cały czas grają, ale musieliśmy przeprowadzić wywiad, bo tutaj panowie świeżo po meczu, więc taki jest obowiązek. Już do Państwa wracamy, także do usłyszenia. Tymczasem pierwszego seta wygrał
Jakub Jaskulski, zdaje się. A? Mistrz, gubiła się gdzieś gąbka od mikrofonu. Właśnie tutaj jestem w trakcie poszukiwań jej i nie mogę niestety znaleźć. Gdzieś tutaj wiatr musiał ją wypruszyć niestety. Tak więc pierwszy set 4 to dla Jakuba Jaskulskiego, a drugi set dopiero rozpoczynamy zmagania. Kuba 4-2, a w drugim ile macie? Dla ciebie? Okej. I Jakub Jaskulski w formie pewnie kroczy po zwycięstwo w tym meczu, bo w pierwszym rogiemie drugiego seta już przełamał swojego rywala, więc bardzo ładnie Jakub. Młody zawodnik z wrześni poczyna. W tym meczu, a Tomasz Żurek taki troszeczkę wydaje się ospały, taki ociężały, coś nie wypala w jego grze, no i kłopoty starszego z graczy. Starszy jest Tomego, 15 lat, więc niebagatelna różnica. Ale jak to się mówi, wiek to tylko liczba. I myślę, że nawet Federer w wieku 45 lat dalej będzie w finałach wielkich szlemów. Czas zweryfikuje. A jest to mecz grupy G, w której grają jeszcze Piotr Pawliski oraz Michał Sekuła. Więc chyba to faworytów tej grupy właśnie rozgrywa swój mecz na korcie numer 5. A na korcie centralnym grają underdogi tej grupy. No Piotr Pawliski jest na pewno, że w tym turnieju ma aspirację, żeby coś namieszać. A ciąg dalszych błędów Tomka Żurka, no nie wychodzi mu zbytnio ta gra do tej pory i kłopoty Tomka. Tam. Yeah. Jak tam w ogóle sobie radzi, wie pan? Nie, bo prawo wie, że ma się.
Dudę też iść pójść. Ten Dudę chyba... A, witaliśmy mamy. Ten Dudę chyba dobry dość. Bardziej jeszcze lepiej, Barna do dobra. Pan nie gra w tenisa raczej? Kiedyś. Jest szansa podać tutaj nabyć? Jakub Jaskółka, czyli młody zawadiaka, wygrywa pewnie na razie to spotkanie, ale może w tenisie gra się do końca, bo jeden moment zawahania i możemy znaleźć się na drugiej stronie barki. Tomasz Żurek coś na serwisie nie do końca sobie radzi, a jego zmagań ogląda małżonka, która jest w 8 miesiącu ciąży. No, Tomek w meczu nie imponuje serwisem, ale chyba poza kortem lepiej z asami. I podwójny błąd kończy tego gema. No, bardzo ciężka sytuacja teraz Tomka Żurka. 2-4-0-3, no i chyba na ostatnie proste jest do zakończenia tego spotkania Jakub Jaskulski. No teraz długa wymiana i zdała taką chytrością wygrać ten punkt Tomasz Żurek, bo został w miejscu. O, właśnie przy tym punkcie zobaczmy. Ten został w miejscu, nigdzie nie poszedł i wymusi błądu rywala. Jeszcze tanio skóry nie sprzeda. Tomek widzimy, że cały czas walczy. No ale teraz błędy od Kuby, no i pachnie w końcu jakieś przełamanie dla Tomka. Dawno już
Nie udało mu się wygrać gema od stanu 2-2. Kuba wygrał 5 gemów, podrząd zawodnik z jednoręcznym backhandem. Dobry był ten dropshot, ależ Tomek teraz, no jak on mógł, to miał wystawioną piłkę, że jego małżonka teraz drapie się po nosie i zastanawia, jak on to mógł tak zrobić. Zobaczmy, no niesamowita wystawka to była od Kuby, no nic tylko kończyć, a on zagrał w taśmę. Zdarza się nawet najlepszym tenisistą. No i tym razem ten backhand wyrzucił Kuba i mamy, zdaje się, breakpointy dla Tomka, a nie. I do siatki skraca dystans. Znowu Kuba i tą piłkę wyrzucił Tomasz Żurek. Game set match Jakub Jaskulski. 4-2, 4-0. No pewne zwycięstwo w drugim secie od Kuby i dobra dyspozycja tego gracza. A Państwa zapraszamy teraz na wywiad z Wiktorem Nogawką, który czeka serdecznie. Ogląda mecz swojego taty, ale na pewno nie może doczekać wywiadu, bo dzisiaj z nim jeszcze nie rozmawialiśmy. Zostańcie z nami.